Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paper i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Let's Play Pokémon Red Expanded Randomizer Nuzlocke. Zanim przejdziemy do właściwego Let's Playa, chciałbym wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za wsparcie, jakie okazaliście mojemu kanałowi, bo wiedzcie, że między innymi dzięki wam ten kanał się może dalej rozwijać. Przechodzimy teraz do Let's Playa. W poprzednim odcinku zostawiłem wam do wyboru starter, którym będę grał w tym Let's Playu. I z trzech Pokémonów, które mogliście wybrać, pierwszym z nich był Mak, typ trujący, dość silny i porządny pik. Nie, na razie nie chcę. Drugim starterem był Regigigas, na którego się ostatnio masakrycznie napaliłem, no ale... bo jest silny, no co ja mogę zrobić, no jest to też legenda. I trzecim pikiem był Jolteon, też klasyczny, dość mocny pik. Ale jest uzależniony strasznie od Technical Machine i byłoby mi na nim na przykład ciężko grać. I decyzją waszych głosów, Pokémonem, który będzie mi towarzyszył w tym Let's Playu, w tym Nuzlocke'u, jest... Mak. Wybraliście przewagą głosów, dwóch głosów dokładnie przewagą, wygrał Mak nad Regigigasem. I so one fire Pokémon Charmander. No tak, chciałbym, tylko że to jest Mak, no. Otrzymałem Maka i czy chciałbym go nazwać? Tak, myślałem wcześniej trochę nad tym imieniem i doszedłem do wniosku, że najlepszą opcją imienia dla Maka byłoby nawiązanie do starego filmu z 1968 roku, który nazywa się Blob na jeźdźce z kosmosu. Jakby, jeżeli nie wiecie, nie słyszeliście nigdy o nim, to Blob była taka bezkształtna masa, która pożerała wszystko na swojej drodze i Mak strasznie mi się z nią kojarzy, strasznie mi ją przypomina. Więc nazywamy teraz Maka Blob. Okej. I Nickel wybiera teraz swojego Pokemona, którym będzie to Regigigas, ale z racji tego, że wszystko jest tutaj losowe, następną walkę, jaką z nami stoczy, nie będzie to już Regigigas. Jaki to będzie Pokemon? Zaraz się dowiemy. I'll take this one then. Nickel otrzymał Regigigasa, ha ha ha, ale to nie będzie Regigigas. Mam nadzieję, że dostaniesz coś takiego beznadziejnego. Dobrze. Nie musimy gadać z profesorem Oakiem, bo nic nam ciekawego nie powie i zmierzamy do wyjścia. No i czeka nas nasza pierwsza walka w tym Let's Play. Wait, Paper, let's check out a Pokemon. Come on, I'll take you on. I jakiego będziesz miał Pokemona? Nickel. Dostał Dragonite'a. Jest jeden minus z Dragonite'em w tym pierwszej generacji, ponieważ posiada on atak Warp. Dragonite. Posiada on atak Warp, który w pierwszej generacji jest o tyle przegięty, co blokuje możliwość ruchu Pokemona, który otrzymał obrażenia od tego ataku. Zresztą prawdopodobnie sami zaraz zobaczycie. I będzie to niesamowicie trudna walka i nie mam żadnego pojęcia, czy uda mi się wygrać. Z racji tego, że atak Warp jest atakiem normalnym, będę używał ataku Warp, żeby zwiększyć swoją obronę. I posiada jeszcze atak Rust. To po prostu cudownie będzie się leczył i będzie nam zadawał stałe obrażenia i nie pozwalał nam siebie dotknąć. Dobrze, używam ataku Harden i postanawiam go zatruć od razu, zanim przejdę na przykład do drugiego Hardena, ponieważ jest to... są to jakieś stałe obrażenia przez cały czas. I właśnie otrzymaliśmy krytyczny atak z Warpa i jak widzicie Blob can't move. I będzie to się powtarzało, bo to jest atak stały, tak jak na przykład Outrage w późniejszych generacjach. Po prostu Dragonite się na nim lokuje i zadaje cały czas obrażenia od Warpa i zadaje po 3 punkty obrażeń. I Thunder Wave jeszcze. Czyli jesteśmy teraz wolniejsi i praktycznie nie będziemy mogli nic zrobić, ponieważ jeżeli Warp będzie zadany szybciej atak, to... sorry, i tak jesteśmy wolniejsi od samego początku, ale jeszcze wejdzie paraliż i nie zrobimy totalnie nic. Dobrze, używam ataku Pound. Nie udało mu się obniżyć mojej obrony, na szczęście. Chociaż i tak zadaje dość spore obrażenia. Atak Pound... nie jest to Warp, no nie zadaje połowy obrażeń, ale... nie blokuje nic. No zadaje takie standardowe obrażenia na jak dla piątego poziomu. Dobrze, obniżył naszą obronę Dragonite. Teraz co robimy? No, nie pozostaje mi nic innego, jak go atakować. Warp. No i krytyk jeszcze. Dwa krytyczne ataki mu weszły w tej walce. I nie mogę się ruszać. C.
całe szczęście nie jest to początek Nuzlocke, ponieważ Nuzlocke rozpoczyna się wtedy, kiedy otrzymamy Pokebole i prawdopodobnie przegram tę walkę. No, jest to smutny początek, ale no, jak widzicie, nie mogę dosłownie nic zrobić. Atak Gruz jeszcze jest w dodatku, czyli po prostu uleczy się od razu, jak będzie miał tylko okazję. Już zaatakowałem Pound. Obrona spadła. Zobaczymy, czy uda mi się go pokonać. Atak Pound. Ilir. Pokonaliśmy Dragonite'a. Jestem z tego mega zadowolony w tym momencie, bo były na to naprawdę nikłe szanse, szczególnie, że miał atak Grass, Thunder Wave i ten Warp nieszczęsny, który blokuje po prostu moją możliwość atakowania go. Pokonaliśmy go, zostaliśmy na 5 życia, co nie jest ważne. Otrzymaliśmy 273 punkty doświadczenia, gdzie to jest na dla 5 poziomu niesamowicie dużo. I od razu awansowaliśmy na poziom 7, przeskoczyliśmy poziom 6, atak 20, obrona 16 i special 17, czyli widzimy, że z automatu zarysowywuje się nam tutaj już coś, że najsilniejszy będzie atak naszego Pokémon, co się świetnie składa, bo typy trujące w pierwszej generacji są właśnie fizyczne. I pokonaliśmy Nikela. What unbelievable, I picked the wrong Pokémon. Paper got 175 Pokédollars for winning. Czyli otrzymaliśmy trochę hajsu. Okay, I'll make my Pokémon fight to toughen it up. Grumps, Paper, smell you later. Ruszył z powrotem. A my nie musimy rozmawiać z profesorem Okiem, tylko po prostu ruszamy prosto do Viridian City, w którym to będziemy musieli odebrać paczkę dla profesora Oka. Ok nic o tym nie wspominał, ale przy pierwszych odwiedzinach sklepu dowiemy się, że ta paczka jest dla profesora Oka i że mamy mu ją zanieść. Tutaj zagadamy, bo to jest przedstawiciel właśnie marketu. Da nam darmową próbkę. Here go. I to jest TM49, gdzie znowu nie otrzymaliśmy poszuna i będziemy musieli latać jak głupi po prostu do Pokémon Center zamiast uleczyć się w trakcie. Co to jest za TM49? Wydaje mi się, że... Nie mam pojęcia, nie jestem w stanie powiedzieć, bo... Aurora Beam. Jest to, no, lodowy atak, przyda się na pewno. I Blob może się go nauczyć, ale typy lodowe są specjalne w tej generacji, więc na razie daruję sobie, a TM-y są jednorazowego użytku też, więc poczekam, może będzie jakiś lepszy pokolenie, na przykład z większym specjalnym atakiem, który po prostu to wykorzysta. Nie jest to jeszcze nasz pierwszy encounter, ale jest to Gabite i jeżeli spotkalibyśmy go już po kupnie Pokeboli, byłbym z tego bardzo zadowolony. Muszę Blob. No, na razie pouciekam. Jest 7 poziom, nie muszę go bardziej rozwijać na tą porę, ponieważ chciałbym jeszcze coś złapać, a im wyższy poziom, tym łatwiej będzie mi na przykład zabić jakiegoś Pokemona. Może wkraczamy do Viridian City. Moje Pokémon są uleczone, więc nie muszę odwiedzać Pokémon Center na razie. I ruszamy prosto do Pokémartu odebrać paczkę dla profesora Oka. Dzień dobry. Hey, you know Professor Oak, right? His order came in, will you take it to him? No, nie otrzymaliśmy żadnego wyboru, więc tak, zaniosę paczkę dla profesora Oka z czystą przyjemnością. Będę latał w tej BFT. Ruszamy na dół, wracamy z powrotem do Palette Town. Może dowiemy się, jakie jeszcze Pokémony będziemy mogli napotkać na ścieżce numer 1. Pokemonem, którego będziemy również mogli złapać, jest Whimsicott. Cudownie. Jeżeli złapałbym Whimsicotta, typ trawiasty, na pewno się przyda. Byłbym bardzo zadowolony. Nie wiem, jakie ataki ma na takim niskim poziomie Whimsicott, ale wydaje mi się, że byłoby to coś przydatnego. Także schodzimy teraz prosto w dół do Palette Town i idziemy do laboratorium profesora Oka. Hey, profesorze, oh, mam dla ciebie paczkę. Oh, Paper! How is my old Pokémon? Well, it seems to like you a lot. You must be talented as a Pokémon trainer. What? You have something for me? Dostarczyliśmy tą paczkę. Czy dostaniemy coś w zamian? Nie. Oh, this is my custom Pokéball I ordered. Thank you. Nie mam sprawy. Spoko, mogę latać tak w tej grafce. Grumps! Wchodzi Nickel. What did you call me for? Jak zwykle niezadowolony z życia. Oh, right! I have a request of you two.
On the desk there is my invention, Pokédex. It automatically records data on Pokémon you've seen or caught. It's a high-tech encyclopedia. Paper and nickel, take this with you. Dostaliśmy Pokédex, więc teraz będziemy mogli rejestrować Pokémony. Pokédexie, po prostu. To make a complete guide on all of the Pokémon in the world? That was my dream. But I'm told I can do it. So I want you two to fulfill my dream for me. Get moving, you two. This is great undertaking in Pokémon history. All right, Grumps. Leave it all to me. Paper, I hate to say it, but I don't need you. I know, I'll borrow a Toma from my sis. I'll tell her not to lend you one, Paper. Ho 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 ho. Taki trebrany jest ten Nickel, niestety. No ale wydaje mi się, że jego siostra jest na tyle miła, że również nam tą siostrę. Również nam tą mapę pożyczy, wręcz jestem tego pewny. Cześć, siostry Nickela. Otrzymaliśmy od niej tą mapę, która będzie nam przydatna do tego, żeby sprawdzać, na jakiej ścieżce się znajdujemy i czy na przykład możemy złapać na niej nowego Pokemona, jeżeli nie jesteśmy pewni, czy dalej jest to ta sama. Ruszamy teraz do Viridian City, kupić Pokebole i oficjalnie rozpocząć nas lata. Kolejnym Pokemonem, którego możemy spotkać tutaj jest... Lelkus. Wow. Strasznie dobre Pokemony są na tej ścieżce pierwszej. Zobaczymy, co mi się trafi. Mam nadzieję, że coś fajnego. Mam nadzieję, że coś jeszcze jest w tej trawie. No, zobaczymy. Kolejnym Pokemonem tutaj sobie teraz odkrywamy powoli to, co możemy napotkać. Znowu Whimsicott. Nieźle. Dobrze, ale chociaż Whimsicott da bardzo dużo doświadczenia, zużyjemy powzrągać. Postaram się go zabić, pokonać. Może dostanę, może awansuję na kolejny poziom. Litchfield niestety nietrafiony, znaczy na szczęście dla nas. Dobra, używam ataku Pound. Typ normalny jest fizyczny w tej generacji, więc będzie zadawało dużo. Mega Drain! Wow, chciałbym złapać tego Pokemon. Tak, na pewno będzie przydatny. Poison robi swoje. Używam ataku Pound. Mam nadzieję, że po tej walce awansuję na poziom 8 Blobem. Litchfield teraz udany. No ale już jest trochę za późno na tego Litchfielda, więc na spokojnie nie awansowałem na 8 poziom, ale na spokojnie zabiliśmy Whimsicotta. Może wracam teraz do Pokémon Center, żeby się uleczyć i po wizycie w Pokémon Center będę kupował Pokébole oraz kilka itemków leczących antidotum, ponieważ mamy Poison Gas, a jak wiecie, Pokémony ze statusem jest łatwiej złapać, więc prawdopodobnie będę używał tego Poison Gas i żeby Pokémony przeżyły dojście do Pokémon Center, będę je leczył antidotami. Dobrze, kupuję 13 Pokéboli. Tak, i kupię 5 antidotów. Fałszynów tutaj nie ma żadnych w tym sklepie i to jest kolejny minus, ponieważ będę musiał, jak już wcześniej mówiłem, biegać po prostu do Pokémon Center tej bakterii. Tu w tym miejscu oficjalnie zaczyna się Nuzlocke. Ruszamy w dół na ścieżkę numer 1, złapię naszego pierwszego Pokémona, no bo nie pozostaje nam nic innego do roboty, tak? Z czymś przecież trzeba walczyć. Wchodzimy w pierwszą trawę z brzegu i... Jaki będzie Pokémon, którego możemy złapać? Co to będzie? Jej. Rampl. No... Mogło być lepiej, ale no, co zrobię? No, jest na drugim poziomie, więc pierwszego Pokébola powinien się złapać. Bez żadnego problemu. Okej, złapaliśmy w Rampla, jest to pierwszy Pokémon w tym Nuzlocku, zapowiada się naprawdę ciekawie. I trzeba go teraz jakoś nazwać. Megaton, no niestety to nie jest opis Rampla, ale tak chciałbym dać i Ramplowi. Teraz jak go tutaj nazwać? Jest to Robak. Czarne wolę w kasku, no albo Beauty Flyer. Nie mam naprawdę zielonego pojęcia, jak nazwać Rampla. Nazwę go po prostu rzecz.
Thing. I na tym poprzestaniemy, bo wymyślanie imiona do Brampla, gdzie każdy Pokémon robak w każdej generacji jest praktycznie ten sam, to nie jest jakaś szałowa rzecz do roboty. I teraz sobie pomyślę, jak... Znaczy, oczywiście, bardzo szybko wyewoluuje na poziom do ewolucji, na poziom trzeciej ewolucji już, znaczy drugiej ewolucji w sumie, drugiego stadium ewolucyjnego, ale no, mam nadzieję, że przynajmniej będzie to Beautifly, bo o wiele bardziej wolę Beautifly niż Dustoxa. Dobrze, ruszamy teraz na ścieżkę numer 22. To już sobie wcześniej sprawdziłem, jakie są ścieżki tutaj w okolicy Viridian City, żeby odkryć kolejnego Pokemona, którego możemy złapać i zobaczmy, co to będzie. Jest to Sceptile na trzecim poziomie. I pewnie będzie go strasznie trudno złapać. Posiada atak Absorb. Ja użyję ataku Pound. Mam nadzieję, że... Posiadam 12 Pokeboli, więc... To był kryt. Dobrze, osobiliśmy go już wystarczająco, tak mi się wydaje. Więc użyję teraz Pokebola i zobaczymy, czy się złapie. Mam nadzieję, że tak... Nie! Będzie ciężko. Będzie ciężko. Night Slash. Critical Hit. Sceptile jest bardzo szybkim Pokemonem, więc będzie naprawdę bardzo dużo ataków krytycznych w tym momencie. Zastanawiam się nad tym Poison Gas. No, będzie to status dodatkowy. Więc on używa Absorb, więc będzie się leczył prawdopodobnie z tych obrażeń, które zada mu Poison. Tak, dokładnie. I teraz spróbuję jeszcze raz rzucić Pokeball. Złap się. Chciałem mi Sceptile. To teraz próba sił. Zobaczymy, czy uda nam się go złapać. Nie. Kolejny Pokeball poszedł pod stawkę. Ja jestem ogołocony z kasy. On się uleczył. No daj się złapać. Proszę, bardzo chciałbym cię mieć w parku. Kolejny lead. Ja tutaj zacznę używać ataku Harden. Albo nie, użyję jeszcze jednego Pokebola. Dalej nic. No... Night Slash. Krytyczny. Dobrze. Jak do trzech Pokeboli nie da się złapać. Quick Attack. Okej, okay, został nam ostatnia szansa na złapanie Sceptile'a w tym generacji. Błagam, złap się, masz, jesteś na low. No cóż, możemy pożegnać się z marzeniami w Sceptile'u w party, przynajmniej na razie. Absorb nie zadaje dużych obrażeń. Uleczył się troszkę. Czyżby przeżył jeszcze to? Tak. Czyli jeszcze jeden Pokeball możemy użyć. Użył Leer, więc... no. No i po Sceptile'u. Moje marzenia zostały właśnie... ale Blob awansował na poziom 8, so I got that going for me, which is nice. Trochę szkoda tych Pokeboli, które na niego zmarnowaliśmy, no ale Sceptile Party na takich niskich poziomach to jest naprawdę coś, co każdy chyba by chciał mieć. Jak dowiedzieliśmy się właśnie, że miał bardzo niski catch rate, no i nie możemy z tym nic działać. Został nam jeszcze w tym odcinku jeden encounter. Będzie to na ścieżce numer 2 przed Viridian Forest. Ruszamy tam teraz, ponieważ chcemy złapać jak najwięcej Pokemonów, które towarzyszyły nam po prostu w tym Nuzlocku, żeby mieć jak największą różnorodność i jak największe szanse przeżycia i zastąpienia ewentualnych zgonów nowymi Pokemonami. Dobrze, pierwsza kratka na ścieżce numer 2 to jest... Dino! Dino! Na poziomie 4. Wydaje mi się, że Pound go nie zabije. Znowu krytycznie. Strasznie mnie straszy ten mag. Dobrze, używamy Pokebola, bo jest na niskim poziomie ten Dino, jest na niskim zdrowiu. Nie rób mi tego.
Tak, złapaliśmy Dino. Będziemy mieć... Jeżeli Dino oczywiście przeżyje, będziemy mieć High Dragona w party. Tak. Jest to typ smoczy. Dino was caught. Zatadek. Dino. Nie ma chęci. Czy chciałbym dać Dino imię? Oczywiście, że chciałbym dać. High Dragon ma trzy głowy. Znaczy łapy, które są głowopodobne oraz trzecią głowę, więc nazwę go... Triforce. Tutaj delikatne nawiązanie do Legend of Zelda. Okej, okay, i tym oto sposobem złapaliśmy chyba na tym w tym odcinku wszystkie możliwe Pokémony. Brilliant Forest zostawię sobie na następny odcinek. I będziemy już kontynuować naszą podróż. No właśnie w kierunku... jak się nazywało miasto Obroka? Nie pamiętam, zaraz sobie sprawdzimy. W kierunku... Town Map... Pewter City. Tak, będziemy kontynuować, zmierzać w kierunku Pewter City i w przyszłym odcinku mam taką skrytą nadzieję podjąć challenge, podjąć Broka, walkę z Brokiem. Dobrze, uleczę Dino, uleczę Triforce'a oraz rzecz. I wydaje mi się, że w tym momencie Będzie to po prostu dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. Zrobię sobie jeszcze szybkie przypomnienie Pokémonów, jakie mam w party. Jest to Blob na poziomie 8, 22 toku. Będzie to bardzo potężny atakujący Pokémon i dość silną obronę ma. Dodatkowo rzecz, która no, jest sobie, thing jest sobie w party i umie taki tackle string shot, więc będzie strasznie ciężko mi go awansować jak na razie. I ostatni typ smoczy, mroczny, Triforce. Silny atak, silna obrona, jestem strasznie z niego zadowolony. I posiada taki Tackle i Focus Energy, czyli krytyczne ataki, Tackle oczywiście. Dobrze, jest to wszystko na dzisiaj. Jeżeli podobał wam się ten odcinek, zostawcie oczywiście lajka pod spodem. Mam nadzieję, że osiągniemy 15 lajków w tym odcinku. Jeżeli chcecie otrzymywać informacje o tym, co się dzieje na tym kanale, subskrybujcie i oczywiście zapraszam was na swojego Twittera, gdzie wrzucam też informacje o tym, co się dzieje na kanale oraz inne różne ciekawostki. Mam nadzieję, że podobało wam się to, co zobaczyliście w tym odcinku i zapraszam was do obejrzenia następnego odcinka. Widzimy się w nim. Trzymajcie się. Cześć.